Widziałam wszystko z trójwymiarowej tablicy inspiracji w domach ludzi. I to interesujące, kiedy wchodzę do czyjegoś domu i mówię im, jak wygląda ich życie. Pytają, jesteś jasnowidzem? Skąd to wiesz? Odpowiadam, czytam twój dom. To jest dokładnie to, co mówisz sobie. To jest to, co mówisz swojemu otoczeniu. To jest to, co mówisz w swoim biznesie. Pamiętam, że kiedyś była taka kobieta, była bardzo znaną kobietą z Nowego Jorku. Weszłam do jej pięknego mieszkania i pierwsze zdjęcie, które zobaczyłam, było zdjęciem ze słowem ofiara. Otwiera drzwi i to właśnie widzi. Zapytałam ją, jak się czujesz, odkąd się tu wprowadziłaś? Powiedziała, życie jest ciężkie. Ludzie zawsze mnie obarczają problemami. Zapytałam, czujesz się jak ofiara? Powiedziała, o mój Boże, czuję ofiarę. Ja krzywdzę wszystko, ludzie krzywdzą mnie. Powiedziałam, chodź, pozwól, że zaprowadzę cię do wejścia. Otwórz drzwi w swoim salonie, co widzisz? Powiedziała, ale to bardzo drogi obraz. Powiedziałam, rozumiem, to złe miejsce, bo za każdym razem, gdy otwierasz drzwi, Właśnie to widzisz, wchodząc do salonu. Powiedziała, powiesiłam to tam. Powiesiłam go tam trzy lata temu i masz rację. Od tego czasu coś się zmieniło. Nie czuję się już taka silna. Zawsze miałam tyle energii, a teraz jestem jak... ofiara. Dołącz do Mary Diamond i dowiedz się, jak możesz ulepszyć swój dom, aby odnieść sukces we wszystkich obszarach swojego życia.